Ludzie nie powinni wiedzieć, jak robi się kiełbasę i politykę. Tak przed laty miał powiedzieć Otto von Bismarck, znany jako żelazny kanclerz. Ponad 200 lat później żelazny, bo niemal nieusuwalny, szef kancelarii premiera w Polsce poparł tę tezę licznymi dowodami. Od ponad 2 lat Polacy czytają służbowe maile z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka i innych najważniejszych osób w państwie. I nawiązując do słów Bismarcka, dowiadują się, jak dzisiejsza władza robi politykę. Do tej pory nikt z obozu władzy kategorycznie nie zaprzeczył, że maile publikowane w serwisie Poufna Rozmowa są prawdziwe. A kilka z najważniejszych osób w państwie potwierdziło ich autentyczność. Tak, to jest mail prawdziwy. Tak pan napisał, tak? No i tylko no i co z tego, że napisałem. To jest autentyczny mail, tak? Tak. Tymczasem narracja władzy na temat wycieku maili od 2 lat jest taka sama. Podejrzane. Padliśmy ofiarą ataku hakerów rosyjskich. Scenariusz najprawdopodobniej pisany w Moskwie. Ruska propaganda i ruskie trolle rozpowszechniają te informacje. To jest po prostu nieprawda, to jest wygodna obrona przed faktami, no, które tutaj są niezaprzeczalne. I mimo takiej narracji władzy, ani prokuratura, ani służby specjalne nie przedstawiły dotąd żadnych dowodów, by za wyciekiem maili stali Rosjanie i w ten sposób destabilizowali sytuację w Polsce. Destabilizowali ją ci, którzy zdecydowali się na założenie pewnego rodzaju grupy na skrzynce mailowej, która nie była chroniona, nie była rządowa i nie była szyfrowana. I po prostu na tej skrzynce mailowej załatwiali posady, zajmowali się spinem do mediów, zajmowali się propagandą, zajmowali się atakowaniem swoich przeciwników politycznych wewnątrz władzy. On naprawdę nikt do tego nie zmuszał. Wrzesień 2016 roku. Mateusz Morawiecki umacnia swoją pozycję jako wicepremier w rządzie Beaty Szydło, a Daniel Obajtek z fotela wójta w Pcimiu przesiada się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kto panu zaproponował ten fotel? No, powołuje pan premier. W tym czasie, według portalu Poufna Rozmowa, dochodzi do tej korespondencji. Daniel, podeślij mi proszę swoje CV. Mateusz, wybacz, ale dopiero teraz odczytałem od ciebie maila. W poniedziałek z samego rana wyślę swoje CV, gdyż nie mam go na tym komputerze. Dobrze, podeślij jak najszybciej, bo znalazłem coś ciekawego. Mój ty mecenasie. Zapraszam na scenę pana prezesa Daniela Obajtka. 5 miesięcy później Daniel Obajtek zostaje prezesem państwowej spółki Energa, a potem staje na czele państwowego giganta, Orlenu. To jest wielki dzień dla całego koncernu, ale również wielki dzień dla naszej gospodarki. No oczywiście, że tak nie powinna wyglądać rekrutacja na stanowiska bardzo ważnych, kluczowych często, państwowych spółkach. O obrazie państwa i władzy, który wyłania się z afery mailowej, mówią publicyści, którzy od początku analizują korespondencję między najważniejszymi osobami w państwie. Anna Dąbrowska z Polityki, Michał Danielewski z OKO.press i Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej. Oczywiście, że w biznesie powinno się sięgać po osoby sprawdzone, po osoby, które się zna, no ale pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia po pierwsze z biznesem państwowym, gdzie obowiązują pewne reguły, a po drugie te osoby, które właśnie tą pracę dostają, no niekoniecznie prezentują takie kwalifikacje, jakie by je predestynowały na te stanowiska. Cześć, kuzyn. W załączniku przesyłam ci CV moje i mojego prezesa, gdybyś jeszcze potrzebował osobę godną polecenia. Pozdrawiam cię serdecznie. Grzesiek. To spowodowałoby to też...
To mail z 2020 roku, który według publikacji poufnej rozmowy wysyła do Daniela Obajtka jego kuzyn. Grzegorz Obajtek pracuje wtedy w spółce Bioeko Grupa Tauron, ale po wysłaniu maila zmienia pracę na Tauron Nowe Technologie. Dzwonimy na numer Grzegorza Obajtka podany w przesłanym do kuzyna CV. Halo. Kacper Sulowski, Czarno na Białym. Czy z panem Grzegorzem mam przyjemność? Tak, ale wie pan co, w tej chwili nie mogę rozmawiać. Ja chciałem tylko zapytać, dlaczego pan wysłał CV do Daniela Obajtka? Rozmawiać z nami nie chce też Elżbieta Bugaj. Proszę się kontaktować z biurą komunikacji. Której kariera wystrzeliła po mailu przesłanym do Daniela Obajtka. Wysyłam obie wersje, polską i angielską, jakby coś. Według poufnej rozmowy wiadomość przesyła 5 maja 2020 roku. Jak wskazuje dołączone do maila CV, jest wtedy dyrektorką handlową w firmie ERG Bieruń Folie, w której Daniel Obajtek i jego matka mają udziały. Niespełna 2 miesiące po wysłaniu tego maila Elżbieta Bugaj zostaje wiceprezeską spółki Energa Obrót. W tym czasie Energa jest już zależna od Orlenu, którego prezesem jest Daniel Obajtek. Następnie Elżbieta Bugaj awansuje na prezeskę Energii Obrót. Potem dostaje pracę w radach nadzorczych i zarządach 3 kolejnych państwowych spółek i instytucji. Dziś jest prezeską spółki PGNiG Termika, zależnej od PGNiG. Ta spółka z kolei została przejęta przez Orlen, którego prezesem jest Daniel Obajtek. Zbiorem prasową, zbiorem komunikacji. No ale to nie biuro komunikacji wysłało tego maila, tylko pani, jak rozumiem. Proszę się kontaktować z biurą komunikacji, tak jak powiedziałam. A czy ten mail jest prawdziwy? Proszę pana, proszę się z biurą komunikacji skontaktować. Dziękuję, do widzenia. Rekrutacja do spółki z udziałem Skarbu Państwa powinna przebiegać tak. Powinno się odbyć kilka rzeczy, znaczy powinno być ogłoszenie, że jest rekrutacja, ktoś się powinien zgłosić, przeprowadza się z nim rozmowę, ocenia się, czy ta osoba jest kompetentna, czy nie jest kompetentna i podejmuje się decyzję o zatrudnieniu takiej osoby. Natomiast no też, żebyśmy tak nie mieli takiej czarno-białej wizji, no, to jak się chce mieć jakiś rodzaj kontroli nad spółkami Skarbu Państwa, że generalnie chce wiedzieć, co tam się dzieje, mieć też swoich ludzi jakoś powiązanych na szczeblach kierowniczych, to nie jest do końca nienormalne. To znaczy jakaś kontrola musi być. Problem jest w tym, że PiS robi to na skalę zupełnie nieprawdopodobną, w tym sensie, że to już nie jest sama jakby rodzaj kontroli albo rodzaj wiedzy na szczeblach kierowniczych, tylko to schodzi do zupełnie niskich stanowisk, które jest po prostu w pewnym sensie masowe. A te maile tylko dobitnie jakby są jakimś takim ostatecznym dowodem, kropką nad i, w jaki sposób wygląda ta rekrutacja. Czyli liczy się co? Liczy się znajomość, liczy się to, że możemy kogoś wynagrodzić za coś. No to jest po prostu w czystej formie nepotyzm i no taki gotowy akt oskarżenia, prawda, o preferowanie ludzi, którzy no nie mają kwalifikacji, za to mają znajomości. Duma jest patriotą, jest człowiekiem, który nas będzie godnie reprezentował. Godność? To nie jest finansowany przez partię spot wyborczy. To fragment wiadomości w telewizji publicznej, na którą płacą wszyscy Polacy. A o tym, co i kiedy w niej oglądamy, jak pokazują maile ze skrzynki Michała Dworczyka, decydują politycy jednej opcji. Kolejną bardzo ważną inwestycję. Styczeń 2019 roku. Motoryzacyjny gigant Mercedes informuje, że w Jaworze otworzy fabrykę silników elektrycznych. Informacja pojawia się w rządowej telewizji, ale zdaniem jednego z najbliższych doradców premiera nie jest wystarczająco eksponowana. Uważam, że powinniście z Kurskim i Olechowskim się skontaktować, że taki materiał powinien być na jutro jako jedynka lub dwójka na pełnym serwisie. Tego samego dnia Mateusz Morawiecki odpowiada. Słusznie, zwłaszcza, że Ela Witek przezachwycona i bardzo nam wdzięczna. I J też. Wyjaśnijmy. Elżbieta Witek to marszałkini Sejmu i posłanka PiSu z regionu, w którym powstaje fabryka. J to najprawdopodobniej prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
Jacek Kurski to ówczesny prezes TVP. Dziennikarze, redakcje są niezależne w swojej aktywności, w swoich decyzjach. A Jarosław Olechowski to szef telewizyjnej agencji informacyjnej. Żadna z wymienionych osób nie zgodziła się na rozmowę na temat maili, o których mówimy. Akurat informacja o powstającej fabryce Mercedesa nie pojawiła się w głównym wydaniu wiadomości w kolejnych dniach, ale jak pokazują inne maile, które za chwilę przytoczymy, kierownictwo TVP realizuje instrukcje wydane przez współpracowników premiera. Czy rząd Mateusza Morawieckiego ręcznie steruje przekazem w mediach publicznych? Ja myślę, że rząd Mateusza Morawieckiego ma na usługach telewizję publiczną, ma na usługach Polską Agencję Prasową. To się właściwie stały takie przybudówki partyjne, narzędzia do siania propagandy partyjnej. I myślę, że też w tych mailach znajdujemy na to bardzo wiele dowodów. Także na sterowanie mediami, które podają się za niezależne. Twarde, jednoznaczne, połączone z intelektualnym wizjonerstwem przywództwo pozwoliły przetrzymać najtrudniejszy czas, a potem przejść do ofensywy. To zdaniem poufnej rozmowy kolejna korespondencja pomiędzy Mateuszem Morawieckim a jego współpracownikami Jarosławem Gajewskim i Mariuszem Chłopikiem. Rozmawiałem z Michałem wcześniej i czeka na informacje ładnie podane na tacy od Jarka G. Już mu napisałem, wywiad gotowca. Ma szybko wysłać do wpolityce.pl. Raczej mocny. Poprawiłem drobiazgi i wysłałem do Jacka Karnowskiego. Zaraz powinien być na portalu. Wykorzystane perfekcyjnie. Chodzi o opublikowany jeszcze tego samego dnia wywiad, który, jak dowiadujemy się z maili, napisano i zredagowano nie w redakcji portalu Braci Karnowskich, ale w gabinecie premiera. To nie jest tak, że ktoś coś sugeruje, że mówi, słuchajcie, może byście jakoś napisali trochę sympatycznie o tym ministrze, bo on tak się stara i w ogóle przecież ma sukcesy, a wy tak jakoś nic o nim nie piszecie, a tam go krytykują, no może coś napiszcie. No nie, to jest rozkaz, dyspozycja. Ma pójść taki wywiad, to idzie taki wywiad. Ma być szczucie na takie osoby w wiadomościach, jest szczucie na takie osoby w wiadomościach. Ma być tak ujęty temat i jest tak ujęty temat. To znaczy ten obraz wpływu medialnego obozu Prawa i Sprawiedliwości wyłaniający się z tych maili, to jest w zasadzie obraz kolegium redakcyjnego w pewnym sensie, które się toczy pomiędzy premierem i jego współpracownikami. Oni na tym kolegium redakcyjnym właściwie decydują, co ma być czołówką, jaki ma być wywiad, jaki ma być wydźwięk. No to jest jednak sytuacja, która chyba, jeśli nawet ktoś jest bardzo krytyczny wobec historii III RP, to jest sytuacja, która jednak nigdy nie miała miejsca do tej pory. Dzień dobry Państwu. No tak, o niezależności mediów, o niezależności informacji postaram się mówić. A to już prezes Polskiej Agencji Prasowej i jego niezależność. Wojtek, czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego dziennikarza, aby przeprowadził bardzo pilnie wywiad z panem prezydentem w sprawie funduszu? Narracja jest gotowa, tylko trzeba ładnie to wszystko ująć i poprzecinać pytaniami. Działamy, pytania są już gotowe, pójdą do Błażeja Spychalskiego, a ja je wysyłam właśnie do Mariusza Chłopika. Tak, tak będzie najlepiej, tak działajmy. Dopilnuj tego, Wojtek. Tego samego dnia wieczorem na stronie PAP pojawia się ta publikacja. No tak, o niezależności mediów, o niezależności informacji postaram się mówić. Wojciech Surmacz nie odpowiedział na prośbę rozmowy przed kamerą. Są przesyłane pytania, sugestie odpowiedzi, sugestie komentarzy, jakie się powinny pojawić. No to jest zupełnie nieprawdopodobne i całkowicie kompromitujące zarówno tą władzę, jak i tych dziennikarzy, te media, które się temu podporządkowują. Przeszła rekordowa liczba demonstracji środowisk LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów. Aż roiło się tu od takich profanacji i państwowego godła i symboli religijnych. Na marszach LGBT pojawili się dawni funkcjonariusze komunistycznej bezpieki. Tak, przed wyborami w 2019 i 2020 roku o społeczności LGBT+, mówią rządowe media. I jak wskazują wyciekające maile, to wcale nie przypadek.
Wydaje mi się, że powinniśmy poszukać więcej osób, które ze świata celebrytów będą krytykować LGBT. Na razie udało nam się ze Zbigniewem Bońkiem. I jutro Zosia Klepacka. Szukam dalej takich osób. Po opublikowaniu maili Zbigniew Boniek odciął się od rządowej narracji. Ale Zofia Klepacka, mówiąca m.in. na temat karty LGBT+ w Warszawie... Jako rodzic się nie zgadzam, aby coś takiego weszło do szkół. Rzeczywiście pojawiła się w telewizji popierającej rząd i wpisała się w narrację płynącą z maili. Seksualizacji dzieci w szkołach. I wszystko to, co się wydarzyło później, w tym trójskoku wyborczym, jest takim dowodem na to, że to się wydarzyło i że te maile są prawdziwe. Chcemy mieć normalne związki, a nie dwóch tatusiów albo dwie mamusie. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. Widać, że jakby cały ten hejt, na który my się wszyscy składamy, jest potem jakby realizowany konsekwentnie, no szczególnie w tych okolicach kampanii wyborczych, bo to po prostu PiS-owi zadziałało. Zadziałało też w tym przypadku. W marcu 2019 roku Krzysztof Wilamowski, jeden z najbliższych współpracowników premiera, pisze do Mateusza Morawieckiego. Tytuł maila. Co mamy na broniarza? Możliwe kierunki ataku. Treść. Propozycja materiału do emisji w mediach. A w treści maila, który współpracownik Morawieckiego wysyła premierowi, są zdjęcia i hasła, które mają kompromitować przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w przeddzień strajku nauczycieli. Sławomir Broniarz zagroził dziś w jednym z wywiadów radiowych, że obok strajku nauczyciele mogą nie dopuścić do promocji uczniów, co grozi kompletnym kataklizmem w edukacji. A tak, w kolejnych dniach telewizja rządowa realizuje instrukcje podane przez współpracowników premiera. Broniarz grał na siebie politycznie i to widać, że już robi to od pewnego czasu bardzo konsekwentnie. Widzieliśmy pana Broniarza niejednokrotnie w gronie osób na wiecach politycznych obok KOD-u. Ten majątek to 5 hoteli, między innymi w Lublinie, Warszawie i Gdańsku, sieć domów i ośrodków wypoczynkowych oraz domów nauczyciela. Zarządzanie tym majątkiem to druga pensja Broniarza. Już po rozpoczęciu strajku pracownik kancelarii premiera, analizując odbiór społeczny protestu nauczycieli, pisze. Nauczyciele jako grupa w następnych kilkudziesięciu godzinach zostaną dobici i poniżeni falą hejtu. Było państwa widać, jak państwa jest dużo. A to konsekwencje takiej narracji. To, co ja słyszałem, nie nadaje się do publikacji o tej godzinie, ale że jestem kawał H, że to, co ja robię, to jest robione na zapotrzebowanie, żebym szybko poszedł z tego kraju. Obok nauczycieli i środowisk LGBT, ofiarami hejtu, który, jak pokazują maile, konstruuje najbliższe otoczenie premiera, są też sędziowie. Mamy prośbę, by jutro TVP bardzo ładnie zaatakowało te osoby, które taki wyrok wydały i w ogóle warszawski sąd apelacyjny. Według topowych kancelarii w Warszawie to stajnia Augiasza. To instrukcje wydane przez doradcę Morawieckiego po tym, jak sąd apelacyjny w Warszawie wydał niekorzystny dla władzy wyrok. Instrukcje, jak widać, wdrożono natychmiast. To główne wydanie wiadomości, kolejnego dnia po przesłanym mailu. Ten sam sąd apelacyjny 5 lat temu uniewinnił byłą polityk Platformy Obywatelskiej Beatę Sawicką. 12 lat temu warszawska apelacja stanęła po stronie skazanych w aferze FOS, zwanej matką wszystkich afer. To, że otoczenie premiera tym się zajmuje, to znaczy, że nie zajmują się niczym, znaczy nie zajmują się czymś innym. To znaczy, oni są wszyscy zatrudnieni za nasze publiczne pieniądze. Natomiast oni się zajmują redagowaniem wiadomości, albo redagowaniem portalu Braci Karnowskich, albo redagowaniem Gazety Polskiej, albo wymyślaniem spinów politycznych. No, chyba nie za to im płacimy. To znaczy, jeśli PiS chce mieć, nawet jeśli chce szczuć, jeśli chce mieć propagandowy przekaz do swoich podległych mediów, to na Boga, no, dostają subwencję partyjną. Niech sobie zatrudnią spin doktorów, niech to załatwiają w gronie partii. Natomiast nie w gronie prezesa Rady Ministrów, który powinien rządzić Polską, a nie zajmować się tym, co jest na jedynce wiadomości. Pan
Składam wniosek formalny. To już rok 2020. PiS próbuje uchwalić w Sejmie tak zwaną piątkę dla zwierząt. Ustawę, która między innymi niemal zupełnie zakazuje hodowli zwierząt na futra. Ja ją popieram z całego serca. Ale ustawie niespodziewanie sprzeciwia się Solidarna Polska. W tym czasie Mateusz Morawiecki w mailu do współpracowników rozważa wykluczenie partii Zbigniewa Ziobry z rządu. Żeby Solpol nie wyrósł nam po prawej stronie, sami potrzebujemy teraz lepszego i mocniejszego Ziobry. Nowy minister sprawiedliwości powinien mówić i działać na początku jeszcze bardziej zdecydowanie, pokazując, że Zbigniew Ziobro wbrew wizerunkowi, który kreował, nie zrobił przez 5 lat w zasadzie nic konkretnego, poza wzniecaniem konfliktu. To słowa prezesa Rady Ministrów o jednym z kluczowych członków jego rządu, który zresztą mimo takiej opinii swojego przełożonego, ministrem jest do dziś. I dziś, tak, razem z premierem, przekonują o jedności obozu władzy. Idziemy razem, zjednoczeni, zjednoczeni! A to kolejne maile premiera sprzed 3 lat. Po odebraniu Zbigniewowi Ziobrze kontroli nad prokuraturą, trzeba też ostro wziąć się za finanse Solpolu, choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach, przystąpić do PiS, nawet jeśli ze strachu. Oczywiście mogłoby się dawać, że to może jakaś ustawka, taki konflikt Zjednoczonej Prawicy tylko pod publiczkę, dla mediów, żeby coś przykryć. Tymczasem z maili wynika, że ten konflikt był prawdziwy, że był na noże i że rzeczywiście otoczenie Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki myśleli już o tym, jak wyrzucić Zbigniewa Ziobrę z rządu i jak później sprawić, żeby nie stał się dla PiS-u konkurencją wyborczą przy ewentualnych przyspieszonych wyborach. W jawny sposób przyznaje, jakie rzeczy się dzieją w Solidarnej Polsce, jak tam są rozdawane stanowiska, jak jest finansowana ta partia. I premier jakby w jawny sposób przyznaje, że tam się dzieją patologiczne rzeczy i trzeba się po prostu za to wziąć. Czyli jakby mówi o tym, co wiemy i on to tylko po prostu potwierdza. To jest ten element maili ze skrzynki Dworczyka, które wyciekły, który ma ten element bismarckowski, to znaczy widzimy, jak się robi kiełbasa, to znaczy, że są koterie, nienawiść, podchody, podkładanie sobie świń w obozie władzy jest po prostu na porządku dziennym. Proszę usiąść. I układy, które w demokratycznym państwie z trójpodziałem władzy nie powinny mieć miejsca, twierdzą nasi rozmówcy. Moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat, a naprawdę przymiła osoba. Odwiedziłem dziś, wkrótce po twojej rozmowie, panią Julię P. Z panią prezes omówiłem 3 tematy. 1. Rocznik 53. Na razie odroczone. 2. Świadczenie opiekuńcze na razie odroczone do 19 lutego. 3. Służebność gruntów dotyczące przesyłu na razie odroczone. Tak, okej, dzięki. Pani prezes, dzień dobry. Dlaczego pani omawia wyroki Trybunału Konstytucyjnego z Michałem Dworczykiem? Pani prezes, to jest złamanie trójpodziału władzy. Kompletnie niedopuszczalne przemieszanie obu władz, ingerencja ministra w wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W zasadzie nikt temu nawet nie zaprzecza. Jedziemy! Tak jak temu, kto, komu i jak rozdaje publiczne pieniądze. W 2020 roku Michał Dworczyk pisze do premiera, że narodowcy oczekują od rządu utworzenia funduszu patriotycznego, który wspierałby prawicowe organizacje pozarządowe. Postulują, by fundusz każdego roku mógł rozdać 20 milionów złotych. Chcą też, by wicedyrektorem nowego funduszu został ich człowiek. Mateusz, jak wiesz, jestem zwolennikiem współpracy z Ruchem Narodowym, ale obecnie uważam, że te propozycje są nadmiarowe. Narodowcy już robią swoje wypowiedzi w mediach społecznościowych i tradycyjnych. Ponadto w środę będzie demonstracja pod ratuszem. Zastępca dyrektora Instytutu? Jak najbardziej tak. 20 milionów złotych na fundusz to 1:1 oczekiwania narodowców, które wszystkim rozmówcom przedstawiali. Mimo niechęci Michała Dworczyka, rząd spełnia oczekiwania narodowców i to ze sporą nadwyżką. Funkcję wicedyrektora funduszu obejmuje Andrzej Turkowski, znajomy Roberta Bąkiewicza, m.in. z Marszu Niepodległości. A roczny budżet Funduszu Patriotycznego sięga nie 20, jak chcieli narodowcy, ale 30 milionów złotych. A z funduszu do dziś organizacje powiązane z Robertem Bąkiewiczem dostały 3 miliony złotych.
Z publicznych pieniędzy jedna z organizacji Bąkiewicza kupiła tę siedzibę w Otwocku. Przede wszystkim w tych mailach mamy świadectwo, że są prowadzone po prostu zakulisowe rozmowy z Bąkiewiczem i z jego ludźmi. Wydaje mi się, że to jest taki ostatni odwód tej ekipy. A za co rząd Zjednoczonej Prawicy płaci Bąkiewiczowi? Chociażby za to, że na wezwanie prezesa Bąkiewicz stanie do obrony kościołów, pseudoobrony kościołów, bo nie było przed czym tych kościołów bronić, że będzie zagłuszał wiec, na którym występują powstańcy warszawscy. No to jest po prostu jedyne środowisko, które może służyć do takich działań pozaprawnych albo na granicy prawa. Polska nie może mieć prymatu własnego. Milcz, głupi chłopie! Milcz! 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 Chamie skończony! Jakie to jest państwo, jaka to jest władza? Po pierwsze, to jest taka władza, która zajmuje się w dużej mierze sama sobą. Jakby główny nacisk kładzie na to, aby nas dobrze postrzegano. Po drugie, to jest władza, która, która załatwia sobie takie spokojne, sobie, swoim bliskim, znajomym, ludziom, którzy mają jej służyć, dobrze opłacane, wygodne miejsca w spółkach Skarbu Państwa. To jest władza, która udaje, że nic się nie stało i wykorzystuje do tego media publiczne, aby przysłonić te afery, które normalnie, w normalnym, demokratycznym kraju już taką władzę dawno by zmiotły, mówiąc wprost. Znaczy, to jest chyba jakieś takie najbardziej bolesne, niewybaczalne. Właściwie nie wiem, jak oni mogą sobie w lustro spojrzeć. Zwyciężymy te wybory, bo przyszłość to... Polska! Przyszłość to... Polska! Przyszłość to... Kacper Sulowski, TVN24. Dziękuję, ale zanim pojedziemy w Polskę...